Dzień dobry Państwu. Dzisiaj mamy specjalnych gości Kuba i Janek Luigi. Twórcy bardzo ostatnio popularnej strony na Facebooku, zresztą nie tylko Facebooku, też Instagrama, która traktuje o matematyce w rapie, dobrze mówię? Matematyka i fizyka. Matematyka i fizyka odnośnie rapu, ale ja widzę, że to już ma tam trochę dalej pójść, ale w sumie na razie na chwilę odłożymy ten temat na bok, bo już byliśmy w środku dyskusji o kawie, więc kontynuuj. To powiedziałeś, że jesteś człowiekiem, który lubi nowe zajawki na jakiś tydzień, dwa. Ja ci powiem, odpowiedziałem na to, że to się po prostu nazywa młodość. Tak, tak. Bach, jedziemy. Dobre ujęcie tematu. No i skończyliśmy właśnie na tych najlepszych kawach. Jest taka kawa, która się nazywa Blue Mountain. Ona właśnie jest w tym, na Jamajce w ogóle uprawiana. I tam są w ogóle jakieś takie najlepsze gleby. I w przeliczeniu taka jedna kawa to w ogóle kosztuje 8 zł. I to właśnie gadaliśmy o tym, że w Maku są jakieś chore ceny za kawę, gdzie najlepsza kawa na świecie, jak zrobisz sobie sam w domu, to wychodzi ci 8-9 powiedzmy złotych. We wszystkich sieciówkach takie są ceny. Jak pójdziesz do jakiegoś tutaj Nergo, czy jak ono się Nero, nazywa? Nero, czy te inne jakieś. To się tam Niro mówi, no? Aha, może, no nieważne. Do wszystkich tych. To przecież wszędzie kosztują kawy 12-15 zika, no. No i to jest właśnie. Tu? Z drogo jak skurwysyn. Jeszcze gadaliśmy o tej kawie robionej w Jemenie chyba, albo no jakieś tam ten, ale właśnie. No w Jemenie, No właśnie, w Jemenie, ale też jakaś taka inna była. I tam była taka akcja, że tam wszędzie wokół robią kawy i te wszystkie kawy właśnie z okolic są takie typowe, sztampowe kawy, które idą do jakichś producentów takich głównych, typu nie wiem, jakiś Lavazza, jakiś Costa Coffee ma jakąś taką własną swoją markę kaw, czy tam no kurde, dużo jest jakieś, nie wiem, Nescafe w ogóle. Tylko właśnie w tym Jemenie czytałem tam, żeby jakaś tam wojna była. I w ogóle, wiesz co, przez tam wojnę, przez jakieś tam turystykę się utrzymywali. Wiesz, to, nie wiem, czy to był Jemen, ale był jakiś taki kraj właśnie w tych rejonach i tam po prostu nie uprawiali tej kawy. I w momencie, w którym ktoś zaczął ogarniać, że owszem, mamy zajebiste tereny na glebę, to przez to, że ta gleba nie była wyjałowiona, tak to się mówi, to okazało się, że ta kawa jest zajebista i właśnie droga jest, bo też tak, wiesz, właśnie, i najlepszą kawę się w górach uprawia na jakichś wysokich, na wysokich terenach. A wiesz, gdzie w Europie jest najlepsza gleba tak w ogóle pod uprawę różnych rzeczy? Zgaduję, że ty wiesz. Ukraina? No, bardzo dobrze. Czarnoziemy. Tak. Ukraina jest bardzo żyznym krajem, jeśli chodzi o uprawę różnych roślin. Zawsze na geografii było, to się pamięta. Ja nie wiem, czy to na geografii usłyszałem, a może też. A jako ciekawostka też się pojawia. No i co, pokupowałeś sobie tę kawę? Tak, no kupiłem się i szczerze bardzo polecam, uważam, że mega, mega fajna zajawka. A bo zaczęliśmy od tego, czy ten, że nie próbowałem tej kawy, tej, która przechodzi przez układ trawienny, jakieś małpko-kotka, czy coś takiego. Tak, tak, to właśnie z Bali jest ta kawa i właśnie ona się nazywa, ten kopiluwak to się pewnie nazywa. Jak to się nazywa? Kopiluwak. Kopiluwak. Okay. Nawet Tetris kiedyś miał numer o takiej nazwie. Patrz na tego lewaka, pewnie pije kopiluwaka. Ja możemy go przystylować, że tam się wystajli się lubię bawić. Tak, no ja jestem słaby w tym beznadziejnie, ale chcę wprowadzić, to będę ćwiczył teraz na następnym spotkaniu, możemy freestylować. Tak. Pod koniec pofreestylujecie, wrzucicie mi parę dobrych wersów. A macie jakiś ten? A kurwa, nie, musiałbym głośniczek wyjąć w sumie. Kurwa, muszę właśnie takie coś prowadzić, tylko z tego leci muzyka, muszę albo mieć jakąś płytę z bitami, albo drugi telefon. Drugiego telefonu nie chcę mi się mieć, więc będę musiał mówić moim tym rozmówcom, żeby brali bity. Macie bity na tym? Na telefonach? Chyba nie mamy. Masz? Na YouTube można puścić. Co? Z YouTube'a jakieś puścimy, spoko. O! To jest na dużo free bitów. No to dobra, kurwa, może bez kitu, kurwa, trzeba właśnie porapować. Dobra, jeszcze zanim będziemy rapować, albo zanim wy będziecie rapować. Nie no z tobą, mordo. To ten, kurwa, już widzisz, zacząłem się jąkać, jak mam freestylować. Nie, tak wyszło, kurwa, naturalnie, teraz, kurwa, się zastanawiam, kurwa, czy to sobie zajebiście, kurwa, czy nie. Jak to mi pójdzie. Ci młodzi, kurwa, będą jeszcze lepsi do nich. Nie no, doświadczenie potrafiłem, że to jest.
Jesteś stary wyjadacz z branży. Wiesz co, ale nie, czasami sobie myślę, że niektórzy raperzy młodzi mogą mieć dużo większe doświadczenie niż ja, z tego względu, że robią coś dużo więcej. Na przykład jak jest, nie wiem, Zamsone, on rapował, nie wiem, kilkanaście lat. Ja nie wiem, czy ja non-stop rapowałem kilkanaście lat. Ja gdzieś kiedyś trochę sobie rapowałem, trochę nie rapowałem. Nigdy tego nie traktowałem jakoś super poważnie. Myślę, że mimo, że on jest pewnie połowę młodszy niż ja, to myślę, że on więcej rapował w życiu niż ja. I ma większe doświadczenie. No tak, no on to robił znaczy, od samego dziecka i grał koncertów setki, ja grałem, nie wiem, 10. Myślę, że ma dużo większe doświadczenie w tym niż ja. No, znaczy, wiesz, no, w sumie, taki prosty przykład. Wiesz, znaczy, dobra, z stricte jakiegoś takiego wymyślania rymów na zasadzie, wiesz, że chodzisz sobie po pokoju i puścisz sobie jakiś beat i wiesz, leci po prostu słowa, które masz w głowie. Mhm. No to tak, to wydaje mi się, też się na pewno jakoś tam wyrabia się sobie człowiek skillę. Mhm. Natomiast wiesz, to, no, wydaje mi się, że ty jesteś taką osobą, która zna tę branżę dobrze i stykała się z jakąś taką pracą producencką. Mhm. I też wie, jak ta muzyka powstaje, co nie? I jakoś tam zna taką teorię. Nie, no to wiem, ale to jest zupełnie co innego. To pracy studyjnej to ja mam za sobą zajebiście dużo godzin, ale to no, niekoniecznie tylko nad moimi rzeczami, tylko też nad rzeczami innych ludzi. Zamsone wypłynął, jak miał jakieś 16 lat chyba, pojawiły się kurtki, bomberki właśnie. No to ja myślę, że jak już ten pierwszy numer, co tam osiągnął milion wyświetleń, to on się zaczął za to brać, wkręcił się w to. I tak już od kilku lat, myślę, że porządnie. Jak ja z nim rozmawiałem, to miał chyba 18 i mówił mi, że rapuje 10 czy 12 lat. No już 6-latek przedszkolu, bitwa freestyle'owa. Nie, jakiś czekaj, no kurna, no to on miał, on mówił mi, że możliwe, że 8 lat miał jak ten, no tak. To 10 by wychodziło, wyciekło tak? Wyciekło jego zdjęcie na to ostatnio, jak sobie przy kompie robił bity. Ale to jest dla mnie normalne, słuchajcie, no kurwa, to są ludzie, którzy już się, wy jesteście ludźmi, którzy urodzili się w kulturze hip-hop. Ja jestem człowiekiem, który ją adoptował. Krawa. Kurwa, nie, ale adoptował. Czujecie, o co mi chodzi? Że tak. Kurwa, ja i tak jak na kurna mój wiek, to ja bardzo wcześnie usłyszałem hip-hop. Zajebiście wcześniej. Jego nie było, ja go usłyszałem w podstawówce. I ja byłem przez 3 do 5 lat jedyną osobą, którą ja znałem, która słucha muzyki rap. Tak? To ja dosyć późno na przykład zacząłem się interesować. No, widzisz, ale cała masa ludzi już na przykład mają brata, no właściwie już jest to jak w Stanach, no że kurwa po prostu oni się urodzili i ta muzyka jest, kurwa. Tak, wszyscy już teraz znają praktycznie. Wiesz co, właśnie powiedziałeś, że brata, ja mam takiego brata ciotecznego, który w sumie dużą część zajawek przejął właśnie po nim. Na przykład zawsze jak miałem dzieciaki, miałem 7-8 lat, co nie? No. I też, no to ja na święta wtedy było, właśnie mieliśmy święta u ciebie, zawsze daliśmy, no i ja dostawałem już jakieś zabawki, jakieś kurcze, nie wiem, jakieś samochody, chodziki, jakieś takie rzeczy, a on zawsze dostawał Jordany, wiesz? Aha. I właśnie on w koszykówkę był, miał spoko wyniki. No i wiesz, zawsze jakiś tam ten taki element jakiegoś takiego streetwearu, jakiegoś takiego buciarstwa, sneakersów się pojawiało. No i słuchaj, no potem, nie wiem, był 2016-17 rok, no już też byłem, nie wiem, młody, nie wiem, 14 lat chyba wtedy, no, albo 15, albo nawet więcej. I wiesz co, i po prostu się wkręciłem na przykład w ten streetwear. Potem wiesz, on też zawsze, pamiętam jak byłem, wiesz co, dzieciakiem, to on miał, wiesz, cały pokój, dużo takich nalepek w pokoju. No ja bym jakichś takich plakatów miał, płyty też były. A ile on był starszy, przepraszam, że tak się wtrąca. Wiesz co, to jest rzecz, o której zawsze zapominam, ale... kurde, nie wiem, 10 lat? 10 lat był starszy? Tak, tak. A, to bardzo dużo, okej. Okay. Bo wiesz, bardzo często u na przykład młodych ludzi... 8, może 8, no 8. Bardzo często jak jest różnica taka 2-3 lata, to ona w odpowiednim wieku jest bardzo duża, bo nie wiem, w moim wieku czy ktoś jest 2-3 lata starszy ode mnie, to nie ma kurwa żadnego znaczenia. Natomiast jest i często ci 2-3 lata starsi po prostu dla tych młodszych są jakimiś kurwa idolami, bo oni naturalnie odkrywają rzeczy, które taki wiadomo, że oni zaraz będą odkrywać. Domowy trendsetter trochę, no. Tak, tak. No, bardzo fajna nazwa. No dobra, słuchajcie, a kurna, żebyśmy trochę pogadali o samej tematyce. Strasznie szybko odnieśliście sukces ze swoją stroną. I wiecie co? Ja w ogóle sobie takie coś zdałem sprawę,
ale dosłownie przed chwilą sobie to przypomniałem, że myśmy na stronie 100% kiedyś robili troszeczkę minimalnie podobną rzecz. Ja już tego sobie nie mogę jeden do jeden przypomnieć, ale że myśmy wrzucali takie newsy, że coś tam, a co jak jakiś spodnie czy raper, coś tam i to było takie troszkę powiązane z materią tego, nie tak zrobione jak u was, żeby nie było, że byłem pierwszy czy coś, ale miało to troszeczkę podobny charakter i ja sobie pomyślałem i nie wiem właśnie, czy to wtedy angażowało duże grupy ludzi? A to miało, kurwa, nie umiem sobie przypomnieć w ogóle. To miało taki charakter typu wyliczeniowy, że w danym kawałku pojawiło się 20 takich słów itp., czy bardziej taki fizyczny? Ja nie wiem, czy to nie był taki trochę fizyczny, połączony z ankietą. Wiesz co, nie ja to wymyśliłem na pewno Nie pamiętam. Jeśli kupicie od nas 150 plus, to ile będziemy mieli hajsu? Nie, to nie było tak. To było tak bardziej, dotyczyło to właśnie, kurwa, albo jakiegoś materiału, albo jakiegoś takiego wydarzenia hip-hopowego, ale wiem, że gdzieś to troszeczkę było podobne, ale na pewno nie takie jak u was, tylko próbuję się, kurwa, zastanowić, czy to właśnie było popularne, czy nie. Czy to angażowało ludzi? Chyba angażowało, tylko to był czas, kiedy ignorowałem takie rzeczy, robili to za mnie ludzie, a ja paliłem blaty. Natomiast wyście w 2 tygodnie 60 tysięcy zrobili? Nie, w 2 tygodnie było 30 tysięcy, co i tak według mnie jest sukcesem. Kurwa, to jest sporo. Wyjebanym sukcesem. No. A teraz ile macie na... 75 koła obserwujących, 73 lajków. I od ile prowadzicie tą stronę? Od końcówki listopada. W sensie ja tak naprawdę... Pół roku. Czyli rok nie prowadzicie nawet. Nie, pół. Nie, no. Kurwa, no to was powinno się wynajmować, kurna, za tydzień jako... Za tydzień będzie pół roku. Nie, za 3 dni. A, za 3 dni. A który dzisiaj jest? 19? Nie, dzisiaj jest chyba 18. Tak, 18, no to za 3 dni. A 21 założyłeś? Tak, 21. A, dobra. No. 2.20. To was powinni wynajmować, kurwa, jak szybko rozhulać social media. Bardzo chętnie. To znaczy... Okej. Cała ta strona według mnie to nie jest sukces tylko nasz, ale... Nie, może wiesz, ale... Wrzutki poszły też do hype'a. Tak. No. To konkretnie dużo dało, bo po wrzutce do niego w dzień... Dobra, kurwa, nie wiem, co to jest hype. Nie, no, nie gadaj. Żółwik. No wiem, że hype, wiem, co to jest hype, jak hype'ować ale kogoś, strona, albo... Strona hype, Turtle Hype. Żółwik. Aha, nie mam bladego pojęcia. HHNS Hip Hop News Stop, kojarzysz? Nie. HHNS Label, oni matę wypromowali. Tak? Serio? Nie wiem. Słuchajcie, jest bardzo wiele rzeczy, o dobra, których... Dobra, a Lil Conona znasz na przykład? Albo Drake'a? Dzięki, wiem, tak, wiem, kto to jest Drake. Ale, to... nie, no Drake'a. Nie, innego Drake'a. Aha, dobra, to nie Drake'a, wiem. fanpage... A Lil Conona to słyszałem, no. Aha. I wiem jeszcze, czekaj, miałem rozmowę też, z młodym mężczyzną, który miał taką, też stronę, gdzie hypował tych... jak on się nazywał? A nie pamiętam teraz, ale chyba dalej ma tą stronę, gdzie właśnie ludzie wrzucają, młodzi raperzy, swoje rzeczy i później Kstyk. To... O, Kstyk, no właśnie. Nie wiem, czy on jest teraz modny, czy nie modny. No, trochę spadłem. Chyba mu spadłem zasięgi, no. I teraz Lil Conon zamiast niego, kurwa, rządzi. Znaczy, wiesz co, no, generalnie, bo do czego Kuba nawiązał... Wiesz co, do czego Kuba nawiązał właśnie tutaj naszego sukcesu? My tak naprawdę Kuba, bo ja tutaj przy projekcie współpracuję stosunkowo niedawno, co w sumie, więc całą jakby uważam, że promocję strony i stworzenie tego... strony, tego marketingu, to zawdzięczę właśnie Kubie i to dla niego wszystkie zasługi powinny być przypisane, jeśli chodzi o promocję. Natomiast Kuba, słuchaj, wykorzystał moim zdaniem bardzo ciekawą rzecz, mianowicie dobrze wgryzł się w to community, bo stworzył coś unikatowego, co tak naprawdę wszystkie te fanpage, czyli właśnie Drake, i to się pisze przez DRE, JK, tak jak normalnie. Po polsku, fonetycznie. Tak, no. Tak, fonetycznie po polsku. No właśnie tutaj hype, też były wrzutki na Hip Hop Nigdy Stop, na taką stronę. Dobra, Hip Hop Nigdy Stop, to tam jakiś problem nie leciał kiedyś na tej stronie? Nie wiem, o czym mówisz. Problem, kurwa, zespół problem. No wiem, znaczy znam. Nie, raczej nie. Zespół znam, ale... Tak?
To jest strona, to jest no, redakcja normalnie, wiesz, tam masz artykuły po prostu. Aha, okej. Okay. A mi się wydawało, że gdzieś na jakimś ich YouTubie, oni mają YouTuba swojego. No to Mata u nich leciał. Aha. To Mata był... Mi się wydaje, że z problemu też coś. Dobra, ale chuj, no nieważne, no. Może kiedyś, nie wiem. Dobra, możliwe. Nieważne. I teraz co dalej? No i właśnie Kuba tutaj stworzył, padł na pomysł, na pewno taką unikatową wartość, czyli właśnie analizy, których wcześniej nie było. No i posłuchaj, poszło to wiralem, tak? Tutaj zawiązała się współpraca z Hype'em, który raz w tygodniu, tak? Co takie było, że wrzucał... A to różnie było, tak, wiesz? Tak, ale wiesz co, ale wrzucał właśnie... Tydzień. Wrzucał właśnie analizy na dwa fanpage'e, który miał, jeden miał prawie 300 koło lajków, drugi miał prawie 400 tysięcy i były co chwilę linki do naszej strony. Wszystko dodatkowo było promowane na wszelakiego rodzaju grupkach. Czyli... No właśnie, no tu wiesz, no Drake na przykład jest grupką na jak jest w hotelu Mafia, sekcja SBM, tam też było dużo naszych postów i wiesz, to i po prostu te zasięgi... Grupka na... jak jest w hotelu Mafii, ja, tak? Mafia, sekcja SBM, no, jestem tam moderatorem. Tak? SBM Mafii. Tak, jestem tam moderatorem, serdecznie pozdrawiam chłopaków i polecam grupkę, bardzo, największa grupa odnośnie SBM w Polsce. Nie, no nawet kurwa, bo wy wiecie co, wiem, że są jakieś takie grupki, ale kurwa, nie muszę się zgrywać na kogoś, na kim nie jestem, więc jak czegoś nie wiem, to się mogę zapytać, nie muszę wszystkiego wiedzieć, co wiecie wy. Co są, grupki czatowe jakieś, kurwa, ludzie sobie piszą coś, czy znaczy grupki na Facebooku, no? Takie tak naprawdę odnośnie newsów, co nie? Na przykład przykład, ostatnio miałeś, Sobel przegonił Sanach w ilości słuchaczy na Spotify'u i wszedł na top 1, co nie? No okay. I masz takiego newsa, no i zaraz na wszystkich grupach to się pojawia jako forma ciekawostki, co nie? Na przykład dalej, była akcja Młode Wilki, no i tam ujawniali codziennie o 17 tych kolejnych Młodych Wilków, tak? No i masz info o tym, kto... Kurwa, chyba też mam jakąś grupkę na Facebooku. Nie... To jest bardziej w takim sensie, że masz strony na fejsie jakby, tylko że... I te strony mają swoje grupki. Każdy, tak, kto dołączy do tej grupki... Ja chyba mam coś takiego, tak mi się wydaje, że... Sprawdzałem stronę, to, no to miałeś. Miałem? Tak. Strona, no na Facebooku miałeś, ale czy grupkę masz? A grupka to w tym sensie, że jak strona, tylko że każdy, kto do niej dołączy, może sobie wrzucić pościgę. Tak. Aha. I to tak aktywnie działa community, jak się rzeszy fajnie. Okay. Tak, dokładnie. Masz całe rozbudowane wokół tego community rapowe, to wiesz, to jest aktywiści rapowi w Polsce. Okej, okay. Ja nienawidzę social mediów, jakbym kurwa to nie było potrzebne do reklamowania różnych rzeczy, kurwa nie miałbym ani jednego takiego gówna. A czemu? Nie wiem, po chuj mi to potrzebne jakieś, kurwa, no, ale zobacz, masz, no dobra, no ale zobacz, masz na przykład właśnie taką stronę, wiesz, to naprawdę jest strona fanów, to jest strona fanów rapu. I tak, wiesz, właśnie dlatego mi się przypomniało, że możliwe, że mam to, bo mój menadżer Piotrek mówił, że właśnie chyba coś teraz chyba praktycznie każdy raper coś jakiego ma. No. Okej, okay, no. A w ogóle najśmieszniejsze jest to, że oni nawet tego nie zakładają, tylko właśnie wiesz co, fajnie to zakładają. I to jest śmieszne, bo zawsze jakby jak masz takie, wiesz, kilka masz community i wchodzi jakiś taki nowy raper, się hype'uje, to oni wszyscy od razu zakładają grupkę odnośnie jakiegoś nowego rapera i tak, wiesz, prześcigają się, żeby zdobyć jakiś tam fanów na tej grupce, ale przeważnie to nie wychodzi. No wiesz, masz... Czy to jest zajebiście wysoki człowiek? No. Nie, jest duży, ale nie, tak niesamowicie. Bo ty masz podwyższenie, zobacz. Ty masz takie podwyższenie i my patrzyliśmy tak z perspektywy tego, bo ta babka siedziała na tej ławce niżej i jak on stał, to na tym podwyższeniu. No dobra, aha, i są te grupki, wy przez te grupki wypromowaliście tak, też po części tak, w stronę. Znaczy głównie. A te grupki, na przykład ile ma duża grupka, nie wiem czego, lajków, subów, czy chuj, wiesz co? Co tam, jak się liczy to? Strony, na przykład to największy z tych graczy, uważamy, że jest właśnie Hype i Hip Hop Nigdy Stop i oni mają około 400-300 tysięcy lajków. Drugą to, taką... To mówisz o stronach, ale... Lajków, to jest tak, na fejsie, tak? Tak, na stronach, teraz mówię o stronach. A grupki to... Grupka największa rapowa, mówię teraz o rapowej, w Polsce ma 60 tysięcy. I zaangażowanie ogólnie na grupkach z reguły jest niższe niż na stronach. Tak mi się przynajmniej wydaje. Zasięgi, tak, zdecydowanie. Zasięgowo i lajkowo jest niższa, a jeśli chodzi właśnie o community, komentarze, to jest zdecydowanie lepiej, bo się ludzie angażują. Tak, tak. Wiesz,
czyli jeszcze kurwa, widzicie, jak to tam, teraz kurna, młodzi muszą faktycznie przeprowadzać analizy, kurwa, za moich czasów nie trzeba było nic analizować, chyba że w szkole na kartce, czego wszyscy nienawidzili, ale nie. A wiesz co, a teraz na przykład stosunek ilości grupki do, kurwa, zaangażowania w rozmowę. Ale wiesz co, fajnie się w statystyki masz ten Facebook analiz i fajnie się na to właśnie patrzy, co nie? Że wiesz, tak patrzy sobie, o, tutaj... Mi się fajnie na cycki patrzy, kurwa, a jak widzę takie rzeczy, to mi się nie fajnie na to patrzy. Nie, ale wiesz, na przykład, i to jest też, czego nie dodaliśmy, grupki bardzo nas rozpromowały, ale tak naprawdę, nie wiem czy wiesz, Kuba na przykład był w telewizji śniadaniowej. Tak, wiem, w TVN-ie, tak. Tak, w TVN-ie, no. Dostał też zaproszenie do TVP, natomiast tutaj, jak wiesz, był taki post, że zachowali się trochę nieprofesjonalnie, czyli dostaliśmy zaproszenie, potem nas olali, tak troszkę średnio z ich strony. I to właśnie było. Wiadomo co, reprezentuje. Kurde, trzy tematy, dobrze. Ale fajnie mam o czym rozmawiać. Albo boję się, że sobie mi wypomnę, ale dobra, dokończę od razu o tej rzeczy, którą chciałem powiedzieć, bo to sobie zapiszę ten drugi temat, fajnie by nie zapomnieć. A temat, który chciałem powiedzieć, to jest to, że Kuba też stworzył takie bardzo wiralowe analizy, które właśnie poszły do tych śniadaniówek i do innych telewizji i na przykład stworzył analizę o liczbie przestępstw w ojcu Mateuszu oraz stworzył analizę, ile dani łącznie zjadł Robert Makłowicz. I to no poszło i co, obejrzałeś to wszystko? To znaczy, ja w większości robiłem wszystko sam, no i musiałem obejrzeć, a ja pomogło kilka osób, bo to nie jest tak, że grupkę prowadzę sam czy w dwójkę z Luigi, a tam z 15 osób obecnie działa. No bo był taki ten, w Ojciec Mateusz skąd on jest? Czy w Sandomierza. Sandomierza. No właśnie ten, ja się śmiałem kiedyś z kim, że to jakiś kurwa pieprzony szajrak, kurwa, no czy coś. No chyba tak, to tam kurwa non stop kogoś mordują, ten ksiądz Mateusz, kurwa, tam z tym grubym policjantem coś tam, kurwa. W ogóle, nie wiem czy wiesz, na mojej ulicy, bo powiedziałeś, że w Sandomierzu, a ciekawostka taka, że jestem z Józefowa? I na przykład dom ojca Mateusza to jest w Józefowie. Więc oni kręcą też w Józefowie i na przykład na mojej ulicy też kręcili parę odcinków. I wiesz, to sobie na przykład jak byłem dzieciakiem, pamiętam, że sobie wychodziłem i tam sobie gadałem z aktorami z tym z Mieciem, wiesz, oni na przykład mieli przerwę 15 minut i ich podbijałem. No dobrze, mogę program. Co? Z prosy im, pa. Mateuszowi. Tak, właśnie taki dom był na wynajem. No tak, no okej, okay, no. A to w ogóle długo trwa, moja mama to oglądała. Ja bym w życiu. Ojciec Mateusz, nie wiem, 2008 rok? O Boże. Ja bym w życiu nie wiedział, że takie coś istnieje, gdyby nie moja mama. Ja znam w ogóle te seriale różne właśnie przez moją mamę, bo ona. A znasz taki, serial Essa na TVP? Tak, nawet nagraliśmy ten piosenkę, ale słabo ją wypróbowaliśmy na grupkach i nikt jej nie usłyszał. Ale to możemy pomóc wam promocji. Trzeba by napisać. Posłuchaj, to też jest ciekawy temat, który chciałbym ugryźć. Właśnie odnośnie czegoś takiego, że znam dużo właśnie ludzi z tej branży właśnie w tej aktywistycznej w Polsce i to jest właśnie też ciekawa jest historia z tą naszą grupą tych naszych znajomych. Oho. O, to w ogóle, w tym McDonaldzie zawsze zatrzymywałem się jak z rodzicami jechałem na wakacje. To jest ciekawostka. Sentymentalnie bardzo. Pojechaliśmy w sentymentalizm. Dokładnie. I wiesz co, i to mogę nawet powiedzieć, ale właśnie chciałbym, żebyś się wypowiedział, bo jestem bardzo ciekawy. Jak na to zapatrujesz się. Na co? No na ten program, żeby podpali nazwę Essa. No, że idioci jesteś to są. Tak się na to zapatruję. Słuchaj, ogólnie mi to śmieszy. Ja mam w ogóle patent na nazwę Essa w Polsce, ale masz jak robisz patent na jakiś tak zwany znak słownograficzny, to robisz go na ileś lat. Dziedzin. Nie, na lat też. I na ileś dziedzin. I ogólnie pierwszy ten patent, który robisz, masz na 3 dziedziny. Ja nie pamiętam, na co ja mam. Na pewno mam na ubrania. No. I jeszcze tam może na jakieś napoje, Bóg wie co. Prawdopodobnie raczej nie mam na program telewizyjny. Wiesz, trudno zastrzec jeden znak na wszystko. Są tak zwane znaki w ogóle...
O Boże, jest na to nazwa, zapomniałem. A nie ucina ci w kamerze? Tak widzę, że połowę twarzy ci widać. A teraz, ale to nieważne, chodzi o to, co mówię, a nie to. Co ja chciałem powiedzieć, że generalnie sprawa dochodzenia w ogóle praw w Polsce jest potwornie trudna, skomplikowana i jest w totalnej dupie. Tam ktoś też podrabiał moje ubrania i nic nie ugrałem w sądzie, więc jakby... Wiesz, co to jest hitem? No a teraz jak masz te takie wszystkie stragany w lato, no. I wiesz, oni zawsze sprzedają takie koszulki, zapisają piwo, to moje paliwo, jest jakiś taki chłam albo fejki Gucci, to teraz są fejki ekipy. No, też mi mówili tacy znajomi. Dzień dobry. Co chłopaki, chcecie coś? Ten... Ja jedną kawę, oddam się teraz. A ja herbatę. Nie, ja zapraszam was. Macie ochotę na burgera, cokolwiek, to zapraszam. Nie, chcę herbatę. Lody może, jak zapraszasz. No, jasne, że zapraszam. A już tu nie? Dobra, okej, okay, trudno. Mieliśmy swoją szansę faktycznie. Za długo się zastanawialiśmy. Teraz są fajne chyba te lody z tym malinowym tym. Dobra, to tak. Halo, halo. Dzień dobry pani. Proszę pani, chcielibyśmy malinowe lody, pełne słodyczy, nie, malinowe, malinowe. Waniliowe, dobra. Malinowe, malinowe, jak maliny, taka roślina, która posiada salicylany w sobie, jaka aspiryna. Nie, malina, proszę pana, tylko mamy lody albo waniliowe, albo karmelowe. Ale z polewą malinową to jest. A, to w takim razie jak jest coś? No, słony karmel. Słony karmel z polewą malinową. Dobrze. Super. McFlurry czy zwykłe lody? Zwykłe. Zwykłe. Dobrze. I to wszystko? Nie. Jeszcze będzie herbatka. Tak. Ostatnia szansa. Coś innego? Coś jeszcze? Czarna stukra? Nie, sama herbatka. Naprawdę? Kurde, widziałem po twojej twarzy, że jeszcze miałeś na coś ochotę. Tak patrzę, że patrzę na to, ale myślę sobie, nie, nie. Co, drugie takie lody? A, niech będzie ten wieśmak. Wieśmak jeden, no. I teraz kawy dwie, tak? Tak, dla mnie espresso. Jedna espresso. Lubisz czarną mini? Nie, nienawidzę. No, tak. I jedną średnią latę. O, i to idealnie, super. Zgadza się na ekranie? Wszystko się zgadza. Już jedziemy odebrać to. Proszę, no. Dobra, dzięki. Cześć, gdzie myśmy byli? Kurna, przy... programie. Przy S-ie. Patent. Znak to chujowe polskie prawo. Tak, no słuchaj, cały czas to kurwa są z takimi rzeczami problemy. Na przykład ja znam takich ludzi, którzy prowadzą taki kanał w Szczecinie Vito, to jest dla dzieciaków. Vito i Bella. Znam. Tak. Vito i Bella prowadzą sobie tam kanał i na przykład też jak oni są właśnie gdzieś tam w topce, to non-stop ich wszyscy podrabiają, no nie? Tak, mnie jestem hajs na dzieciach. Nie, kurna, no to tylko ten. Tak, w ogóle, no, dzieci obok kobiet w ciąży to są jedni z najlepszych tych kupujących. No wiadomo, teraz ekipa, no to kto nie zna ekipy? Tak. Nieważne jaki temat się pojawi, od razu plus 50% więcej oglądalności wszystkiego. Tak. Powiem tak, gdybym ja... proszę wyrzucić, jakby była pani tak miła. Gdybym ja nie zajmował się tym... YouTube'em na pewno bym nie znał tego. Nie wiem, skąd miałbym to znać. Słuchaj, no o tym wszyscy gadają, no. Znaczy, ale wszyscy, no nie wszyscy. Wszyscy ludzie do, nie wiem, 15, 20 czy któregoszego życia, no. 40-latkowie nie gadają o tym. No, chyba, że gadają o szmalu. Super. Chyba, że gadają w takim kontekście. Jedynie moi kolesie, jeżeli o tym rozmawiają, młodsi czy starsi, mam różnych kolegów, to rozmawiają w takim kontekście, że ty, część tego małolata, ale szmalu robił. Okej, okay, kurde, co on robi? Coś tam gada przez ten. Tak? No i on już lody tego, potem jest milionerem. O kurde, tak można pieniądze zarabiać? Tak. No widzisz, a ty, kurde, domy budujesz, debilu, kurde. Zamiast... Ale wiesz, jak się ten... na nieruchomościach super zarabia teraz? Powiem ci właśnie... Podobno Fritz już też wie, podobno ma ten, budować jakieś osiedle, słyszałem, czy mówię co. Tak, z tego słyszałem, ale powiem ci w ogóle jakby trochę się... Wiem, super się zarabia, stary, 11 tysięcy kosztuje metr u dewelopera kwadratowy w Szczecinie. Szczecin to nie jest żadne główne miasto w Polsce, to jest majątek. Szczecinie? To jest kurde mega dużo, ale w
ogóle nie wiem, 5,5 kosztował jeszcze parę lat temu. Tak, ale powiem ci w ogóle ciekawo, no właśnie mega teraz urosł, to jest mega, mega hosta na rynku, jeśli chodzi o nieruchomości, ale powiem ci ciekawostkę, to mnie śmieszyło, bo właśnie mam brata takiego, który właśnie też jakoś tam działa sobie w tym temacie, jakoś tam wiesz, wspólne mamy jakieś takie tematy do rozmów, właśnie pod jakimś tam kwestii inwestowania i właśnie trochę uczy mnie tego i uczy mnie jakoś tam jak zarządzać pieniądzem, to powiem ci właśnie ciekawostkę, że na Warszawie jest taka, to jest taki Vauxhall 12, Vauxhall 13 i tam właśnie była taka mega stara, taka już pożydowska kamienica, to nie? Mhm. Mogę ci pokazać filmik gdzieś na YouTubie, gdzie po prostu była też taka lokalnie miejsce żuli, co nie? Że po prostu no, nie wszedłbyś tam bez kosy, bo jeszcze ci ktoś napadnie, a wiesz, a w ogóle w środku miasta, co nie? I parę lat temu ludzie tam wchodzili, wiesz, na urbeksy, na jakieś ten, a 2-3 lata temu zrobili z tego, słuchaj, jedno z najbardziej najdroższych mieszkań w Warszawie, gdzie po prostu, wiesz, masz mega prestiżowe, wiesz, luksusowe, jakby na tych filmikach z urbexu, to mi to pokazywał, miałeś takie, wiesz, ściany jakieś, wiesz, rozdrapane, zażegane, mozaiki, wiesz, jakieś obrazy, a nie zebrane, a potem masz taki film prezentujący osiedle. Prestiżowe osiedle, na którym możesz spełnić swoje marzenia, specjalne ten... W ogóle w żaden sposób mnie to nie dziwi, to jest same, normalna rzecz. Same ten. No tak, ale wiesz, jakby to jest śmieszne, że tak naprawdę, wiesz, hajs można zrobić wiele sposobów, nie? No nie, ale słuchaj, takie, to jest normalny trend, który występuje na świecie, że na przykład biedniejsi, dziękuję bardzo, studenci, jacyś ludzie kreatywni, chłopaki, porozdzielajcie to wszystko, ja tylko kawkę poproszę, że ludzie kreatywni, artyści, studenci, ci, którzy nie mają pieniędzy, ale coś tam robią ciekawego, dodają kolorytu do biednej, taniej dzielnicy i potem ona się robi droga i na przykład ich już nie stać na nią. To masz w San Francisco takie dzielnice, w Berlinie jest ten... Gdzie ciekawe nie pomyliliśmy, czy ta no, ciężka jest twoja, czy... Nie, moja jest ciężka, czyli to będzie... Ten. Moja też jest ciężka, dobra. Okay. Tak? A nie wcisnęli, patrz jacy kurna durnie. A nie, bo to jest herbata, patrz, to jest moje, bo to jest moje espresso, no tak. A to jedna to jest herbata, druga to jest ten. No czemu nie wystaje nic z niej? Ty, pa, dwa mi te espresso dali? Nie, wodę ci może dali. Co to jest? A, woda to espresso. No stary, no. Zaraz, już, sekundę, czekaj. No i dobra, masz wodę. A, no dobra, tak, bo to jest tak, właśnie. A ja mam ty czaisz to, że płacisz za herbatę te kasy i musisz sobie sam ją zaparzyć w tym odwodzie? No, widzisz. To jest moim zdaniem mega. Ale może teraz to są jakieś, wiesz co tam, covidowe. Ale tak się zawsze robiło, bo zawsze w restauracji dadzą ci wodę i sam sobie możesz zaparzyć. No właśnie tak, no ale wiesz. Podobno ma to tak, w sumie masz rację. Ma to zapobiegać niby czemuś tam. Czemu? Nie pamiętam czemu. Ale tak słyszałem podobno. Może temu, żebyś na przykład nie miał za mocnej herbaty, wiesz, jak jesteś człowiekiem, który lubi słabe herbaty. Nie wiedzieć czemu. A, dobra, no masz rację, dobra. Zwracam ci winni rację. Czyli troszeczkę położę tutaj, tam jest łyżeczka. Łyżeczka? Ty dałeś lody? Daj nie, ja nie brałem. A to kto brał lody? Winni brałeś lody? Tak. Nie, ja nie brałem. Ty, dali nam lody za darmo. Jak to? No zobacz, mamy dwa lody. Tu masz jeden i tu masz drugi. Aha, no to widzisz. Ty, albo, no to... albo skasowali dwa razy, tylko... Nie, bo policzyłem koszt zamówienia. O kurwa! A, widzisz matematyczny ten. Ja widzę, kurde, ja widzę, że wy będziecie szmal robić, chłopak, ja się muszę z wami kolegować, kurde. No słuchaj, no... Bardzo chętnie. A powiedzcie mi ten... no właśnie, będą pieniochy z tego? No zaczyna się powoli. Wiesz co, ale ostatnio... Trzeba to poprowadzić do rynku. Tak, no. To prawda, właśnie ja tutaj też jestem za to odpowiedzialny. Luigi. Chodzi głównie o to, że wiesz, na YouTubie to wiadomo, współpracy są od dawna, na Insta, na Story też każdy ci wrzuca, a na Facebooku jeszcze tak dobrze się to nie przyjęło i czasami ludzie potrafią zhejtować jeszcze, bo... Tak, tak, to utrzymuje prawda. Utrzymuje się taka mentalność 2K15, 14, że zhejtują ciebie, bo wstawiłeś reklamę, ale my to robimy właśnie w taki sposób, zrobiliśmy analizę z Leti Shops, skojarzysz na pewno? Co takiego? Leti Shops. Tak. No. Ale o skupajne z kasy, więc nie wspominamy. Aha. No ale w sensie zrobiliśmy coś takiego, że nie odeszliśmy od tematyki strony i zrobiliśmy analizę sponsorowaną, coś w tym stylu można powiedzieć. Tak, właśnie sobie policzyliśmy coś takiego, że ile z tą wtyczką od nich
raperzy z Ościem w dziwie zakupu, wiesz, tam ki, wiesz, jakiś tam raper nawija, wiesz, kurtka Diora 10 koła, a potem wsiadam do, wiesz, Mercedesa za 100 koła i patrzysz. No w salonie jakiegoś tam Mercedesa tutaj może zniżka byłaby 1%, albo na kurtkę Diora za 10 koła z tą wtyczką w tym sklepie mamy 3% cashbacku. Ile by, wiesz, to tam, wiesz, co tam zaoszczędzili. Wiesz, to jest pomysłowe i mieliśmy same komentarze, wiesz, z serii, kurde, pierwszy raz widzę taką przemyślaną reklamę, super pomysł. Dalej, ogarnąłem w ogóle link do referencji, do Fame MMA. Dopowiem jeszcze o Leti Shops. Tam był tylko jeden niepozytywny, czyli negatywny komentarz. I nawet wujek się mnie zapytał, czy ja usuwam komentarze, bo myślał, że będą same negatywne. A tu się okazało, że to się mega dobrze przyjęło. No ale to dla was ma faktycznie znaczenie, czy są, czy są negatywne? Bo ja podaję taki przykład często. W Niemczech jest taki raper, nazywa się Haftbefehl. I on jako wydaje numer, przynajmniej nie wiem jak teraz jak wydawał, to miał zawsze pasek lajków, połowę na nie, połowę na tak. On robi agresywną, bandycką muzykę. To jest oczywiste, że całej masie ludzi to się w ogóle może nie podobać. Ja nawet dziwię się, czemu mi się to podoba, że mi się powinno nie podobać. Ale to jest takiego typu jakiś hard, po prostu horrorcore po prostu? Nie, to jest gangsta rap, kurwa, taki hardkorowy gangsta rap, no. Kurwa, nie wiem, o pierdalaniu dragów, kurwa, i kobiet i tak dalej. Jest, a jest rzeczywiście gangsterem, czy tak tylko na trackach? Jest na pewno gangsta raperem. A gangsta raper nie musi być gangsterem. No tak. Gangsta raper musi mieć kupli gangsterów. A wiesz, jak ciężko to wytłumaczyć mojej mamie? To jest... Co? A wiesz, jak ciężko to wytłumaczyć mojej mamie? Co? No, że gangsta raper niekoniecznie musi być gangsterem. Ale gangsta raper musi się wywodzić z takiego środowiska, tak? I nie musiał już sam, nie wiem... Tak, właśnie powiedziałem, że właśnie ta funkcja takiego poety, który właśnie obrazuje to całe środowisko. No tak, fajnie, no... Fajnie, ale... Znaczy, teraz to już trochę zaczyna się zmieniać, nie? W Stanach na przykład... Są ludzie, którzy o tym rapują, nic nie mieli nic z tym wspólnego tak właściwie. Słuchaj, tak, ale masz też całą bandę kurwa dzieci, kurwa, w tym w Chicago, które jak dożyją 18 czy 20 lat, to już są weteranami. A od 13 strzelają do siebie z broni palnej. Więc jakby na samym końcu to ja wolę fałszywy gangsta rap niż prawdziwy, bo nie chcę, żeby ktoś do mnie strzelał, bo mi się nie podoba jego piosenka albo coś tam. Z drugiej strony to jest biznes, ktoś zauważy, że coś jest fajnie. Wiesz co, zajebiście są te lody, możesz sobie zjeść jak chcesz, masz te dodatkowe wini. Nie, ja nie mogę, bo ja nie, bardzo unikam cukru, wiesz, jedynie czasami zrobię sobie takie coś raz na miesiąc, że kupię sobie tego gówna, ale ja w ogóle nie powinienem jeść nic cukru, ja mam cukier wysoki po prostu. Natomiast co ten... Aha, o tych gangsterach, no jebać to, no można być gangsterem, może nie być, kurwa, różne są przykłady, no jest cała masa ludzi, którzy naciąga to, kurwa, jedni z tego żyją, inni nie żyją, inni dostaną kulkę, inni nie dostaną, no kurwa, tak jak w życiu, sytuacji jest cała masa, ale... A, gadaliśmy, o, bo właśnie, bo... O tym, jak monetyzować wasz biznes. Tak, i właśnie o tym, właśnie, zadałeś pytanie, bo żeby nam nie uciekło. Dlaczego na nas się liczy właśnie, żebyśmy mieli super community? Na przykład, taki przykład, ostatnio bardzo popularny na Twitchu jest taki streamer, który się nazywa Bartek. On w ogóle ma nick po rapera, bo się nazywa XNTentacion. Ty wiesz, był XXXTentacion, to on się nazywał XNTentacion dla beki, a nagle teraz się wypromował i jest top 1 polskiego Twitcha. Okej. Więc w ogóle beka, więc jakby to jest śmieszna rada muzyka. I on zarabia na tym szmal dobry? Ogromne. Pewnie tak. A co on robi na tym Twitchu? Ostatnio policzyliśmy ile w tydzień. I w szachy. Tak, szachy? Tak, oni szachy tam. O. Ale właśnie ty, ostatnio dzisiaj daliśmy tą analizę z tym, ile zarobił z tych donate'ów w tydzień. I 14 koła w parę dni. Z samych donate'ów. A wiesz, a to jeszcze jakieś tam sponsorowane pewnie 3 razy tyle. Jeszcze kontrakt ma, nie pamiętaj. Z kim? Z Twitchem. Jest partnerem. Tam... A, i zaraz będzie partnerem przez kom, mi się wydaje. A w tym całym Twitchu są te, liczy się, co tam się liczy, jak się liczy społeczność? No. Są tam subskrybenci, jakieś lajki, czy co? Donate i subskrybenty. Suby są, ale one płatne są, dlatego dają, coś dają tak naprawdę w przeciwieństwie do YouTube'a. To masz, może posłyszysz, jakiś taki czat specjalny dla...
dla subskrybentów. Daj suba i tam płacisz to miesiąc. O, mój DJ założył właśnie Twitcha. Sprawdzajcie, DJ Pete, ten podkreślnik slang. Taki ma. Ten, kurwa, pamiętam, to jest niesamowite, aż sam zadziwiam siebie. Niemożliwe, jakbym miał własny, to bym nie pamiętał, jak się to nazywa. Winiwizja. To już wiem, to już wiem. Natomiast ten, sprawdzajcie, w piątki o 20 są zawsze te, zawsze live'y, a teraz w ogóle będzie Tetris, ale to pewnie poleci później, więc... A jest oceniany nutek, czy z czego? Słucham? Z oceniania nutek? Nie. Nie, on puszcza muzykę po prostu. A, okay. Można sobie na przykład na afterku włączyć jego i po prostu leci muzyka. Takie radio muzyczne. Tak, on robi różne rzeczy, od tych, od tam, nazwijmy to w cudzysłowie, złotej ery, czyli tam 95-2000 coś tam, po teraz aktualne rzeczy, po polski rap, po reggaetony, różne rzeczy gra. A przez Wrzyciana przyjeżdżamy, to Malik mieszka. Słucham? Że przez Wrzyciana, a to jest Malik, bo jest Wrzyciana. Tak? Aha, no. Okej. Okay. No i w ogóle tutaj dwa tematy. No. Pierwszy follow up. Już wiem, dlaczego mi tak dobrze się kojarzy na McDonald's. Kurde, mamy, wiesz co, w Józefowie mamy McDonald'a i niedaleko w Radości mamy McDonald'a. I na przykład w Józefowie McDonald's jest taki średni, a w tej Radości jest zawsze lepszy. No to tutaj, kurde, bo oni te lody są tak dobre. Właśnie jadłem już te lody właśnie u siebie. I no nie wiem, jak oni to robią, ale to są zupełnie jakby dwa inne lody, no. Dziwne, powinny być wszędzie takie same. Jadłem w tym McDonald'a w Chinach i nie przypomina europejskiego niczym. Ale umówmy się, tam po prostu... Mięso jest zupełnie inne i te krowy są zupełnie inne, a w ogóle wtedy jeszcze jadłem mięso, to ten, są takie, byłem wcześniej w stekowni chińskiej, gdzie chyba to była pod względem wizualnym najładniejsza restauracja, jaka, w jakiej byłem w życiu. Na przykład był taki bajer, że w nocy dach się otwierał na pilota, naciskali i się otwierał dach i było gwiazdy widać. No zajebista restauracja i ten kurwa stek był nie do zjedzenia. Po prostu był nie do zjedzenia, był okropny. O. Może to nie twoje smaki po prostu? Nie, ale stek to był amerykański stek z frytkami. No. A, chodzi o to, że te mięso z tej krowy chińskiej było jakieś no beznadziejne. A no. Wiesz, że z kolei najlepsze... A ja się interesowałem dużo stekami. I miałeś tydzień ze stekami. Tak, miałem tydzień, dokładnie, uwierzmy, że tak. Wiesz, czym miałem tydzień? No. Kiedyś o 4 nad ranem, jak nie mogę zasnąć, obejrzałem jak jakiś włoski rzemieślnik na YouTubie robi portfele. Wczoraj to, że ja przez tydzień się interesowałem, jak robić portfele i myślałem, żeby zostać, wiesz, kaletnikiem. I wiesz co, i sobie szukałem na AliExpress najtańsze zestawy kaletnictwa, żeby się tym interesowałem. Ale wiesz co, to jest akurat taka rzecz, którą totalnie rozumiem i ja też mógłbym mieć zajawkę na takie coś na tydzień. Na przykład to jest coś takiego, jak kiedyś dostałem od kolegi, a właściwie dokładnie od jego syna, nóż ręcznie robiony i po prostu miałem taki bez kitu tydzień, może dwa tygodnie, gdzie oglądałem na YouTubie, jak robią te, jak robią noże ludzie, no i było to bardzo ciekawe. Tak, też super, super. Nie zamierzałem produkować noży, natomiast sposób, kurde, no niektórzy ludzie, którzy tam wyprawiali, to są jakieś dzieła sztuki, no nie? McDonald's jest hitem. Kolejne lody się jeszcze nie roztopiły, nie, no to w ogóle, nie, tylko tu jeżdżę, ale dobra, nie ważne. Bo to zależy, jest stałe. Tak, bo, a, bo to może to masz klipa. A nie, w sensie w McDonald's czasami mają sobie gotowe, ustawione jakieś... Tak, ale w ogóle, nie, super, super, super McDonald's, bardzo polecam, w ogóle super. Ale czego nie dokończyłem? Nie dokończyłem tego zdania. To dlaczego dla nas jest ważne community? My uważamy, że właśnie tak naprawdę dobre community przypada na wszystko. Po pierwsze, znaczy takiego, że ty masz chęć robienia tego, bo jak widzisz, że nie wiem, nie masz fanpage z mami i wiesz, w ogóle nikt nie jest to zaingerowany, bo wiesz, kliknij sobie like albo zobaczysz filmik, nie? No tak trochę jest średnio, ale jak masz jakiś taki specjalistyczny content, analizy i ludzie piszą, wiesz, do nas, najlepszy fanpage w internecie, kurde, kocham was, oznaczają się, mówią, wiesz, i masz takie community po prostu pełne takiej miłości, radości i w ogóle chęci, to w ogóle chcesz ci się robić dalej. Jak masz zaangażowane community w twoją twórczość, to ty, to oni ci wtedy ufają. I jak masz na przykład jakiś zajebisty produkt i wiesz, że on jest zajebisty i ty chcesz go zareklamować, bo zawsze chciałeś go zareklamować, to jak im powiesz, że ej,
ten produkt jest zajebisty, to oni ci uwierzą, że on jest zajebisty. Tylko, no właśnie, wiesz, chodzi o to, że przy budowaniu takiego community, no to wiesz, właśnie, wiesz, liczy się tak jak w hip-hopie, liczy się szczerość, to nie? I wiesz, no i po prostu nawet jak... W hip-hopie liczy się nieszczerość, jakbyś nie wiedział, młody mężczyzno. Znaczy, idea, praktyka, coś innego. Nie, w hip-hopie chodzi o to, żeby gadać totalne kretyństwa i bzdury i tak je mocno gadać, że sam uwierzysz w to, że te kłamstwa i debilstwa, które gadasz, są prawdziwe. Dobra, ale to się liczy w hip-hopie. Ale no to zobacz, to ja się tutaj odbiję piłeczkę i w myśl zasady, że kłamstwo powtórzone 1000 razy staje się prawdą, jak ktoś ma 1000 straków i nawija, że jest bogaty, no to w końcu stanie się bogaty, bo jak ma 1000 straków, to w końcu... Tak, to się nazywa fake it till you make it albo siła podświadomości, różne tak, są teorie. Dokładnie. W związku z tym, natomiast no jest, wiesz co, u Lettermana... I patrz, jak słuchasz, no. Słuchasz rapera, który na przykład jest biedny, a nawija, że wiesz, wozi się swoją laską w nowym Lambo, a potem ten kawałek wyjdzie zajebiście i zrobi kolejne 10 kawałków, 10 albumów i strzeli sobie 2 platyny, to po 10 latach, jak słuchasz tego kawałka, to rzeczywiście w tym momencie może się wozić z laską i mieć te Lambo, wiesz, to raperzy są po prostu, wiesz, przewidują przyszłość. Ale wiesz co, ja ci powiem inaczej, akurat wbrew pozorom to, że ludzie gadają, że coś mają, czego nie mają, to jest dla mnie bardziej, mniej, że tak powiem, dziwne i zabawne, natomiast ja bardziej się śmieję z czego innego, że wielu raperów rapuje o postawach moralnych, których totalnie sami nie mają, im się wydaje, że oni są spoko ludźmi, a nie są spoko ludźmi, są aroganckimi dupkami. I ja bardziej się przypierdalam do tego typu raperów, to bardziej mnie wkurwia. Mnie wkurwia to, że ktoś tam się lansuje przed samochodem, którego nie ma. Natomiast tak samo jest w Polsce i wszędzie. I masz na przykład ten wywiad z Lettermana, takiego tam wywiadowcy, on niedawno się dowiedziałem, że taki istnieje, ale jest taki, w Stanach, z Jay-Z. I Jay-Z właśnie mówi dokładnie tak, jak ja mówię. I on go pyta, no bo to hip-hop taki prawdziwy, a ten Jay-Z pęka ze śmiechu, jaki prawdziwy, przecież jest wszystko kupa, kurwa, kłamców pierdolonych. Są niektórzy raperzy, którzy są prawdziwi, ale jest takich dużo, znaczna mniejszość. Większość to kłamca. Coś, co będzie się ciekawostka? Na przykład właśnie my, wiesz, jakby mając taki, wiesz, fajny feedback ze strony widzów i prezentów fanpage, no to jest nas mega zajawka, co nie? Wiesz, jak na przykład ostatnio, wiesz, siedzę do 5 nad ranem, bo liczę jakąś, wiesz, analizę i to, kurczę, to czasami są pracochłonne i wiesz, i potem śpię po 3 godzinki, ostatnio tak miałem. Właśnie czułem, to wiesz, to nawet tych piątych, to wiesz, ja mam taką radość, bo jak to skończy, mam takie wewnętrzne zadowolenie. To nie wiesz, że jest. To jest takiego, że potem widzisz, że widzi ten post 100 tysięcy osób i ci piszą, że jesteś giga koksem i żebyś się nie zmieniał i wiesz, od razu masz uśmiech na twarzy. Jestem ciekawy, przepraszam, że przerwę, ale muszę, to jestem ciekawy, czy mnie by to cieszyło w waszym wieku, bo mnie to w ogóle nie cieszy. Tak długo, jak za tym nie idą pieniądze, mnie cieszy, jak na koncie mam jakieś pieniądze. Mnie to po prostu totalnie nic nie interesuje. Dobra, ale pochlebstwa. No to wiesz co, bo wydaje mi się, że... Znaczy, wydaje mi się, żeby cieszyłoby ci się. Dobra, jak nie, miałeś 18 lat i co robiłeś, miałeś 18 lat, jakieś takie zainteresowania? Nie wiem, jakieś wielkie pieprzone nic, podejrzewam, może, nie wiem. Nie, na desy jeździłeś? Onanizowanie czy coś, nie chciałem, żeby ktoś pisał, że super się onanizuje. Natomiast tak, jeździłem na desce, ale niestety wiedziałem szybko, że nic z tego nie będzie. Dobra, wyobraź sobie, że jeździsz na desce, masz 18 lat, jedzicie z ziomkiem na jakiś skarpet i podchodzi do was i robisz jakiegoś trika, nie wiem, hospital ci wyszedł albo coś innego i podbija do ciebie 10 randomowych ludzi z okolicy, zbijają stąpione i mówisz, kurde stary, zajebiste to było. No nie masz takiego wewnętrznego poczucia, że wow, zajebiście się czujesz? No wydaje mi się, że żebyś miał. Pewnie bym miał i dlatego mówię, że jestem ciekawy, jakbym na to reagował, jak byłbym młodszy. To nie znaczy, że żeby nie było, że nie jestem pierdolnięty. Wiadomo, że jak każda gadająca małpa lubię pochlebstwa, no kurwa. Zresztą nie tylko gadające małpy, kurwa, psy lubią pochlebstwa i w ogóle wszyscy lubią pochlebstwa, ale to silnie, kurwa, jak się do nich gada miło, to lubią. Więc ja nie jestem tutaj żadnym wyjątkiem. Natomiast już na przykład te pisane słowo w internecie i tak dalej, mam poczucie, że nie cieszy mnie tak, jak powinno. Wręcz chyba się przed nim bronię i mam jeszcze coś takiego, że
Kurwa, każdy może coś napisać, kurwa, i nie trzeba się tym za mocno przejmować. No, z jednej strony, tak właśnie może być, że... No, ja powiem szczerze, gdybyśmy nie dostali takiego mocnego feedbacku w dwóch pierwszych dniach, no to bym poczuł się w tą stronę, bo... Co mi z tego, jak będę sobie robił codziennie analizy, spędzał kilka godzin dziennie na analizowaniu, jeszcze kolejne kilka na przeglądaniu statystyk i sprawdzaniu komentarzy, jak będę miał 30 polubień na stronie. No nic. No wiesz, nie możesz da, nie? mieć po prostu lubić sam na przykład proces twórczy, lubić samoliczenie, no tak. No, jak, z jednej strony tak, ale z drugiej by mi się to szybciej znudziło, a tak to daje motywację do działania. Jak widzisz rozwój, to widzisz tak. Jakby, że wiesz. Że ma to sens, jest to innym potrzebny. No jasne. Rozumiem to. Więc ty mówisz, że to tak w dwa dni nagle wszyscy dostrzegli to? Ja założyłem stronę sobie 21 listopada, tak jak powiedziałem. Wrzuciłem na jakieś grupki totalnie. Napisałem właśnie do większych stron, żeby ej, może udostępnicie. I poszedłem spać. Rano wstaję, patrzę 5000 na stronie. Mega zadowolony jestem. Wtedy jeszcze działam sam, Luigi'ego nie było, bo on jest od kilku tygodni w ogóle. Mam nadzieję, że nie tygodniowa zajawka. Nie no. No. No i właśnie... Nie, to już po tygodniu przeżył, myślę, to już też... Drugiego czy tam trzeciego, nie pamiętam, poszło właśnie do Hype'a, czyli obecnej największej stronki chyba rapowej na Facebooku. Uh-huh. Bodajże przyszło 15 tysięcy wtedy od niego, więc też mu naprawdę dziękujemy, bo mógł nas olać tak naprawdę, jeszcze spropsował za to i wrzucił do siebie. Uh-huh. I to poszło tak mega szybko. Ja w ogóle wtedy nic nie robiłem, tylko myślałem o stronie. Cały czas jakieś analizy, sobie zrobiłem zapas jakichś analiz. Później dołączały kolejne osoby i dołączały i tak już poszło. A jak wyście się spiknęli? Wy się znacie dawno, czy to jest z powodu właśnie tej strony? Wiesz co, Kuba dodał swojego czasu taki post, że troszkę mu brakuje motywacji i że robi przerwę na chwilę, a ja w momencie tym byłem mega fanem tego... Nie, to nie było, że brak motywacji, mam cały czas motywację. Ale to taką przerwę, że po prostu z przepracowania takiego, no. Tak, bardziej w tym sensie. No właśnie, to dodał coś takiego. Ale właśnie ja to tak zinterpretowałem wtedy. A no, to się fajnie niby tak, to widzę, właśnie super wygląda. Przepraszam, że to było... Założyłem to... całkiem. No, słucham właśnie... dalej. Napisał, że czuje taki brak motywacji, znaczy, kurde, że pracowanie, ale też nie wygląda jak brak motywacji i bałem się, że projekt został nie porzucony tak w ten sposób. No i napisałem... Nie, to miało być na tydzień. No wiem, nie. To było napisane. Nie, no wiem. Nie doczytałeś posta. Nie, doczytałem, że jest na tydzień. Dobra. Tylko chodziło o coś takiego, że właśnie bałem się, że wiesz, że jakoś tam zmniejszy się aktywność w ogóle. No i właśnie napisałem do Kuby, że właśnie jest, że mega się jaram tym projektem i że chciałbym pomóc. No i to wiesz, mam tam troszkę znajomości w tym środowisku tych aktywistów w tym dem. No i że chętnie bym pomógł, zrobiłem analizę, Kuba powiedział, że spoko, dodał mnie tam do grupki, jakoś tam dużo jakichś swoich pomysłów dodałem od siebie, jakieś tam parę już analiz wykonałem. No i co, no i współpracujemy teraz, no i w ogóle mamy duże plany na przyszłość, teraz właśnie okazało się, że mamy wspólną wizję rozszerzenia naszej działalności na nie tylko rap, tylko stworzenie... No wiem, ojciec Mateusz, klan i tak dalej. Nie, nawet już nie o to chodzi. Stworzenie poszczególnych, w sensie... Poszczególnych sekcji. Przebranżowienia strony głównej, która jest teraz w tematyce rapowej, na mega ogólną, że... Tak, że mogły być analizy ze wszystkiego, ze sportu, z mody, z jakiegoś tam właśnie seriali. Wiadomo, chodzi o to, żeby po prostu więcej szmalu zarobić. Albo żeby po prostu stworzyć coś większego. Jak będziemy działać w samym rapie, no to... Jest ograniczone pole odbioru. Do fanów rapu, no, proste, oczywiste i słuszne. Chcemy się rozszerzyć na sekcję sportową na przykład, która też ruszy za niedługo, grową i inne takie, żeby przyciągać cały czas więcej już. Zacząć działać jak taka poważna firma. Tak, już takie głębsze ruchy. No i przy okazji, wiesz, ja tam ogarniam jakieś takie współprace. Mamy też pomysł, żeby... mówimy o tym, że to jest na tym repetytorium? Mówimy. Wiesz, że mamy pomysł, żeby stworzyć coś takiego jak taki repetytorium, kurs przygotowujący na przykład do matury, do egzaminu ósmoklasisty,
polegający na tym, że miał być po prostu zadania z raperami. Jak masz powiedzmy zadanie, Bolek przyszedł do Ani, pożyczył jej 5 zł, to wiem. Robisz zadanie, że... Cizo, kurwa, kupił sobie 5 gram, nie wiemy dokładnie czego, ale pewnie będzie się po tym świetnie bawił, więc ten, niestety jedący do tego kolega, którego imienia Kizo nigdy by nikomu nie podał. Tam jeszcze kupił piątkę za 200... Wziął troszeczkę, wysiorbał z paczuszki. Kupił piątkę za 250, to obliczyło, skubali go na hajs. No właśnie. No i właśnie w taką stronę chcielibyśmy pójść. Tak, jakiś taki no, ten... Wiadomo, problemy są bardziej tutaj w kwestii repetytorium, to problemy właśnie są takie kwestie prawne, bo wiadomo, ksywki, wszystko. Tak, wiesz, chcemy po prostu zacząć tam, wiesz, ja mam jakieś takie kontakty, mogę się zacząć tam odzywać po prostu. Znaleźć kogoś jeszcze dużego właśnie od labelu, jakiegoś fajnego, dużego, zgranego i stworzyć właśnie takie repetytorium oparte na jednym labelu, żeby można było fajnie licencję sobie ogarnąć, żeby oni mieli z tego jakiś procent i żeby to fajnie poszło. Dodatkowo jakiś tam merch będziemy może wprowadzać, dodatkowo jakieś takie fajne współprace, które wiemy, że będą, wiesz, zarówno dla odbiorców dla odbiorców przyjemne i gdzie jakby ktoś polecamy, to wiemy, że jest to coś, co po prostu, wiesz, nie na zasadzie, że ktoś skupi ich skacz, tylko na zasadzie, że nawet dowiedzą się, że mogą coś fajnego kupić, a jeszcze podane w sposób przystępny. W ogóle gadaliśmy o tym gangsterapie wcześniej i był temat poruszony tego gangsterapu i właśnie stwierdziłem, że ciekawa historia, bo wiesz, jakby super, mega jestem zajrani prowadząc ten fanpage, ale na przykład czasami to są takie sytuacje, które są cięższe. Otóż mieliśmy kiedyś spinę z pewnym raperem o dość dużej rozpoznawalności w Polsce, nawet można powiedzieć, że topowa rozpoznawalność, znany ze swoich afer. No i napisał do nas po pewnej analizie w komentarzu pewną jakiś tam wulgaryzm i odezwał się do nas na PB. I na czym? Na prywatnej wiadomości. A, no. Że właśnie tam było chwilę, tam popisał, że... Z domu nie wychodzi. Tak, tak. I wiesz, napisał, że po prostu, że wszystko spoko, ale że jak spotka nas gdzieś w, wiesz co, w realu, to że możemy liczyć na jakąś konfrontację fizyczną z nim, więc to trochę... No groźnie. Dobra, a przepraszam, a co wyście napisali o nim? Jest to ciekawe. Jak powiemy, kto... Jak powiem, co to jest analiza, to możemy zdradzić tą osobę, a chyba nie. No ale przecież jeżeli on wam grozi, to przecież chyba nie lubicie go, więc chyba to nie ma żadnego znaczenia. Tak, ale wiesz, boimy się, że on jest OG gangsteraperem, że on jest OG. No ale słuchajcie, przepraszam, powiem wam tak, nie wiem co, to umniejszało mu to jakoś potwornie? Nie. Ja bym powiedział, że nie. No bo taka, wiecie, no nie wiem, są, no. Słuchajcie, są takie rzeczy... Ej, no w sumie chyba jemu zależało na tym, żeby tego nie było. Tak mi się wydaje. Tak, ale to nie umniejszało w żadnym stopniu. To nie było obraźne. Bo są czasami takie rzeczy, no naprawdę nie wiem, na przykład napisaliście, że jego dziewczyna to jest taka siakowaka, albo że on, nie wiem, albo on ma inną orientację seksualną niż ma, na przykład, że jest hetero, a on nie lubi takich zarzutów do swojej osoby i sobie nie życzy go nazywania w ten sposób, więc no, ma prawo się obrazić. Czasami człowiek może powiedzieć, słuchajcie, wiecie, jak was spotkam, to dostaniecie plaskacza. Ale wydaje mi się... Zapiało groźniej. Ale wydaje mi się, że no, jesteście młodymi ludźmi. No wy macie lat w ogóle? Ja mam 18. Jeszcze nie? Nie masz 18? Jeszcze cholera, nie. Kurna, ja tu jakieś głupoty gadam i przeklinam. No. Ale dobra, do niczego was nie namawiam. Nie pokonam, więc po publikacji możesz dać też. No dobra, w każdym bądź razie, co ja chciałem powiedzieć, no że to chyba w większości przypadków to nie wiem, czemu ludzie się tak spinają, bo jakby, no, powinniście być dla znanego rapera na tyle... Ja uważam, kurwa, nieistotną rzeczą, albo na przykład istotną, tak. Ale w takim znaczeniu, że no i dobrze, no piszą dalej, no nie wiem, ja sobie nie wyobrażam, że ktoś tam gdzieś pierdoli coś, żebym ja w ogóle sobie zaplutł głowę, żebym ja pisał do tego kogoś. Nasze analizy, ja zawsze piszę analizy w taki sposób, że one są pozbawione konkretnie emocji żadnych. Tak, wiesz, to jest czysta matma. Że w żaden sposób nie są opiniotwórcze, żeby kogoś zachęcić czy zniechęcić.
Nie no, a bo wyście mieli podobno na przykład jakąś analizę, coś a propos tego mojego walnięcia w mikrofon, tak? Tak, w ogóle wysłałeś mi się na IG, ale na mnie odpisałeś. Tak? Tak. Aha. Bo ja tego nie czytam prawie w ogóle. Ale nie, że w ogóle, troszkę czytam, ale ten, poza tym wielu rzeczy nie rozumiem. Są też, ludzie też bardzo źle na przykład zaczynają pewne rzeczy. No, nie wiem, jak wyście zaczęli, ale na przykład piszą na przykład coś takiego, że mogę zadać ci pytanie? Oczywiście. No takie coś ktoś do mnie pisze. Ja wtedy odpisuję nic, kurwa. No to jest kurwa za kretyńskie pytanie, czy mi możesz zadać pytanie. Trzeba było zadać pytanie, nie? To my kurwa. Ten. A widzisz, a my właśnie jesteśmy tutaj, mamy. Na wszystkich nie odpisujemy. Ja sobie nie wyobrażam, żebym miał odpisywać wszystkim, kurwa, w ogóle rzadko komu odpisuję. Odpisuję ludziom, jak albo mają pieniądze dla mnie, albo jak zadadzą jakieś na przykład rozsądne pytanie. Kiedyś mówiłem o takiej pani, co diagnozy stawia bardzo fajne, a nie jest lekarzem. Słyszałem, prosisz ją, żeby cię ten... Tak, ja zadzwoniłem do tej pani i się zapytać, czy mogę podać jej numer, bo parę osób pytało i jako to zapytają, to ja wysyłam ten numer, dlatego że mogę pomóc tym ludziom, uważam, że to jest jakaś wartościowa wiadomość, a takie kurwa, co sądzisz kurwa o jak kurwa czymś tam, albo a co sądzisz o chciałbym z nią porozmawiać, kurwa, to o niej sądzę. Ale chyba a gadałeś z żabą, czy gadałeś? Tak, gadałem i miało dojść, ale teraz coś tam nie, a może się uda, nie wiem tego. Słuchaj, no ma dużo obejrzeń, więc wszystko, co ma dużo obejrzeń, mnie interesuje. Pod względem, żebym ja miał dużo obejrzeń i wiadomo, co za tym idzie. No, więc tak. No dobra, i gdzie to jeszcze dalej idzie? Czyli po pierwsze, poszerzacie cały ten wasz zakres. Tak, poszerzamy naszą działalność. Na bardziej ogólną i z podsekcjami różnymi. Tak. Kurwa, fajne to. A jest coś taki odpowiednik gdzieś za granicą też? Na pewno nie, jest. No, kurwa, nie. Niemożliwe, żeby ktoś takiego czegoś nie wymyślił. W sensie, wydaje mi się, że nie. Kurwa, bo ja bym to rezał na cały świat. Znaczy, na pewno my tego nie wzięliśmy z zagranicy. Ale ja nie mówię wam tego, ja się nie pytam. Nie, moje pytanie nie brzmiało, ja nie mówię, w ogóle nie sugeruję, żebyście to podjebali, tylko zadałem pytanie, czy jest takie coś ten. Na przykład, powiem wam coś takiego, ja robię te gadki długie i coś. I ktoś mi kiedyś powiedział, że jest jakiś taki typ, co w Ameryce, kurwa, robi też takie coś. No w Ameryce z tego pełno. To jest, ale jest taki, kurwa, co tam ze Spotify'em na Stobaniek podpisał umowę w ogóle. Też ten carpool, ten od carpool karaoke, coś takiego było? Nie wiem, kurwa, jak on się nazywa. Nie, czekaj, wiem. Kurwa, Morgan czy Margo. Ja, nieważne. W każdym taki gościu, co palił jointa z Elonem Muskiem. No, wiesz, kojarzy tego mema. No i na przykład ja nie ten. Nie. Inspirowałem się nim, właściwie nie widziałem, kurwa, żadnego jego gadki, ale no kurwa, oczywiste, że musi być coś takiego, jak ja robię, kurwa, no trudno, żebym ja wymyślał gadanie przez 2 godziny. Ostatnio zrobiliśmy ciekawą analizę, z jaką prędkością trzeba byłoby uderzyć ziemniaka ręką, żeby go upiec, bo wiesz, jak uderzysz coś, to wydziela się ciepło, więc możesz, jak odpowiednia prędkość, to odpowiednie ciepło i no możesz. No i z jaką? Zajebić się, ciekawe, no. 1300 km, coś takiego było chyba. 1500, no 3300. O, 1347, przypomniało mi się, kilometrów na godzinę. No właśnie, taką godzinę trzeba uderzyć. I właśnie był też... Ale zaraz jeszcze powinno być pytanie, jakiej wielkości jest ten... Standardowy ziemniak, 90 gram. Przygotowane. Słuchaj, i wiesz co, i na przykład ja tutaj, Kuba, to robiłem, ja jakieś właśnie widziałem wcześniej, że był gość na YouTubie, który w ten sposób już doświadczalnie upiekł kurczaka taką maszyną. Na Reddicie to było. Tak, na Reddicie po pierwsze i wiesz co, i tak samo było też na YouTubie właśnie taki filmik, jak gość właśnie takiego kurczaka doświadczalnie pieczy tam jakiegoś steka. No więc wiesz, no takie matematyczne ciekawostki to pewnie są, ale czy jest fanbase, który w ogóle zajmuje się takimi obliczeniami w rapie, to nie. No to patrzcie, jak bylibyście w stanie powyczajać takie grupki za granicą? Bylibyśmy, ale... Jest to ciężko. Możemy trafić na stronę, która ma tak naprawdę
2000 like i jest taka sama jak my za granicą, tylko tak naprawdę no, i możliwe. Trudno trafić. 77 miliardów ludzi. Szansa na to, że komuś akurat wpadł taki pomysł do głowy w anglojęzycznym internecie jest duża. Znaczy... Dobrze, ale teraz nieważne. Chodzi o to, no może on to zrobił, ale jeżeli on ma tą stronę i ma właśnie tam 2000 albo 20 tysięcy, ale wy to zaraz przebijecie no, w 3 miesiące, to i tak pieprzycie jego, co on wymyślił. I teraz chodzi mi o to, że czy na przykład bylibyście w stanie wejść na, znaleźć grupki anglojęzyczne, takie jak Hype czy inne, popisać do tych ludzi tam po angielsku, że a wy macie taką stronkę teraz i może chcą o tym napisać i pierdolić to na cały świat. Wiesz co? Słuchaj, no sky's the limit. No bo mi się wydaje, że to, jeżeli to jest oryginalne i ciekawe, to to powinien być ten kierunek, kurna, po co Polska, kurna. I też zacząć od rapu, bo łatwiej wam będzie w środowisko rapowe się wkupić, bo to, to ono jest zawsze troszkę węższe i tak dalej. Wydaje mi się, że... Możesz nam pomóc przy tym, jakbyś chciał. Scena niemiecka, znasz się na tym. Znaczy, ale wiecie co, a nie wiem, a może i tak, może trzeba pogadać z Pitem, coś ciekawego wymyślić, ale mi się wydaje, że to powinno iść na cały świat. Fajne to jest, podoba mi się, fajny pomysł. Bo co później, gdzie można na reklamie zarobić pieniądze, na merchu też można zarobić pieniądze. Czy nam zależy tylko na pieniądzach? No ja jestem, nie wiem, tak naprawdę na obecną sytuację to bardziej robię to po prostu z czegoś takiego, że chciałbym zrobić coś wielkiego i jak widzę, że coś jest ciekawe, to po prostu chcę w tym kierunku działać. Co nie? Wiesz, pieniądze... Słuchaj, jak Malik nawijał, no... A nie, to Malik nawijał, że goni za hajs. No to właśnie ja na odwrót, to ja nie gonię za hajsem, tylko gonię za... wiesz, to gonię za ten. Chłopaki, ale hajs jest fajny. Ja wiem, że to brzmi ten, cynicznie i po prostu tak czasami niesympatycznie, ale pieniądze są po prostu fajne. Proste rzeczy. Samochód, kurde, za 500 000 zupełnie jeździ inaczej niż samochód za 200 000 złotych. A właśnie, z którego roku jest? Boże, bo to jest najnowsze... nie wiem, 4 lata ma. 4 lata, okej. Okay. Nie, to jest jeszcze lifting jest po tym, ale... Właśnie tak, jakby... był, ale to jest... Dobrze. No taki grill ma większy, a oprócz tego niczym się nie różni tam. Wiesz co mi się marzy mój dream car? Znaczy, mój dream car to jest McLaren 720S, natomiast drugie miejsce takie, które może generalne, to jest ósemeczka w coupe. To jest... Ale co, Audi? Nie no, ósemka w coupe, BMW. A, okej, okay, dobra. Ja wcale wbrew pozorom się nie znam super jakoś na samochodach. Wiesz co, powiem ci coś takiego, jak już mówisz o samochodach, w stylu McLaren, to trzeba mówić o posiadaniu iluś samochodów, bo to nie jest, to jest samochód, no tak, trzeba mieć ileś jest... aut, żeby mieć takiego McLarena. Oczywiście może jest jakiś świr, który ma tylko tego McLarena, ale raczej byłbym zdziwiony, bo to jest prawdopodobnie na normalnie to nie jest wygodne i fajne auto do jazdy. Jak na przykład się okazuje, że ma, nie wiem, raka i umrze za miesiąc i stwierdza, że sprzedaje cały swój hajs, bo zawsze marzył o McLarenie, tak, dom no to... i kupuje McLarena i będzie wiedział, że za miesiąc. No w takim przykład, może, to... normalnie to jest raczej taki idiotyzm trochę. Ludzie, którzy mają takie samochody, mają ileś aut i są zazwyczaj bardzo bogaci. Tak. I ten, jest filmik chyba jak swojego McLarena, który właśnie Musk kupuje tam po tym, jak sprzedał tego PayPala, czy co to. Tak, ale już dawno sprzedał. Ale w ogóle... Bo to jest stary filmik. No. No, ale no generalnie no po prostu, no szmal jest dobry, jest fajny i jak już ktoś nawet jest największym skromnisiem na świecie, to niech sobie wyobrazi, że kto bliska mu osoba będzie chora i kurwa, ty masz pieniądze na to, żeby ją wyleczyć, uratować jej życie, poprawić komfort jej życia, albo kurwa nie masz, kurwa, i po prostu nie są wszyscy równi i kurwa, nie będzie ona miała takiego samego traktowania w szpitalu jak ci, którzy mają pieniądze, to jest oczywiste. Na pewno pieniądze dużo dają. W kwestii rozwoju strony tak samo. No właśnie, a to jest fajna ta i z tego można mieć różne pochlebstwa i rzeczy. O, ale wiesz, na przykład my mamy z Kubą coś takiego, że my teraz wpadli na jakiś hajs ze współpracy albo z tego rappingu, no to 100% idzie na reklamę. No i zajebiście. No i to idzie na rozwój strony. No ale bardzo słusznie, no ale kurwa, to nie jest teraz moment, żeby samochody kupować przy 60 tysiącach, czy 80, czy ilu na Facebooku. Ale jak wiesz, potem się robi z takiego czegoś coś dużego, no to można sobie różne fajne rzeczy kupować. No, no wiadomo, jak teraz zainwestujemy, to później może się to bardzo...
Słuchajcie, płacić. Jesteście młodzi, no kurwa, teraz nie potrzebujecie Bóg wie czego, kurna, i kurna, nie trzeba mieć 20 par butów i jakichś innych durnych rzeczy. Właśnie to jest bardzo dobre podejście, świetnie, kurna, chwalę. Trzeba pieniądze właśnie w to wkładać, żeby dalej rozwijać interes. Bardzo słuszne podejście. Czyli co, to są takie kierunki po prostu, a właśnie, ja wiem, co chciałem się dowiedzieć, a skąd w ogóle u Was zainteresowanie matematyką, fizyką i takimi tematami? Jesteśmy na matwicie, na geometrii matematyczną fizyczną. Wiesz co, skąd wynika u mnie takie zainteresowanie? Tak naprawdę ja mam taki łeb, że tak naprawdę, nie wiem, czasami jak idę po prostu na... Nie wiem, raczej tak, na przykład czasami sobie idę, wiesz, chodnikiem na przykład, co nie, widzisz, na przykład jakieś takie kafelki, co nie? Uh-huh. I jakoś tak z nudów patrzę na jakiś w ogóle losowy kształt na tych kafelkach, na jakąś dziwną figurę geometryczną, liczę jej pole. Tak kompletnie, okay. kompletnie odczyplony, ale po prostu tak, wiesz, w formie Dobra, takiej czyli wy macie rozrywki. Po prostu umysły ścisłe obydwoje panowie. Tak. I to teraz jeszcze tak pod kątem czysto rapowym, jest tak, że sobie podpalam nowy kawałek jakiegoś rapera, który ostatnio wypuścił i ja już nie patrzę tak jak kiedyś na ten kawałek, że wow, fajne brzmienie, fajny tekst, tylko patrzymy. Jak zrobić analizę, tak. To co jest złego. No to jest kurczę. Co, patrzymy, czy w teledysku pojawiło się coś fajnego do obliczenia, czy w tekście nawet. No. Bardzo fajna sprawa. A ja też na przykład kończyłem matfis, ale ja tego nienawidziłem, no nie byłem w tym beznadziejny. Ja jestem fanem swoich rozmów, więc jakby... Naprawdę? Tak, jestem, ale w ogóle śmieszna akcja, bo gadałem z twoim menadżerem i ja miałem 3 miesiące temu w głowie taki pomysł, jak jeszcze nie działałem z Kubą, że wiesz, nie wiem, być taki... Ja tego jest, tego zajawkę na zrobienie jakiejś takiej mega spontanicznej akcji, bo się tam taki od tego Freeza, co nie, pewnie na 100% nie kojarzysz, no ale byli tam trzech gości, którzy mieli kanał na YouTubie, który był jakiś taki mega mały i stwierdzili, że mega chcieliby współpracować z Freezem na zasadzie, żeby Freeze ich wybił. No, no i pomyśleli, co zrobią. No i tak, nagrali jakiś taki filmik, taki sumie tajemniczy, w którym mu, wiesz, no, jakbyś tam przedstawili się, siema Freeze, mógłbyś tam mówić, proszę, coś tam zrobimy wszystko, content i chcieli go to dostarczyć. No nie wiesz, jakieś takie banner, zrobili banner. I wiesz, sobie tam zareklamowali się, nie wiem, wysyłali jakieś tam paczki do jego domu, wysyłali donaty, pisali do wszystkich na Instagramie, spamowali każdemu. No i jakoś tam się, wiesz, Freeze zobaczył, kurde, w sumie ciekawi są chłopacy pomysłowi i zrobił z nimi właśnie współpracę. I wiesz, ja go zobaczyłem, że coś takiego, kurczę, że fajnie, jakby, żebym się dobrze się czuł w zrobieniu właśnie takiego spontan, takiego ryzyka i na zasadzie, że może wyjść, co nie? I że może by było ciekawie. I nawet jeden z pomysłów był z takiego, żeby ogarnąć jakoś przy znajomych twój numer i zaproponować rozmowę z fanem, co nie? Na zasadzie będziesz, że jestem twoim fanem i czy nie chciałbyś mieć na kanał takiej rozmowy, że mówisz, że siema, tutaj Janek był zaczny, jak pada pomysł. Stop, dostaję takie zapytania, teraz, za chuja nie chciałbym mieć rozmowy z żadnym fanem. I właśnie zapytałem o twojego menago i mówi mi o tej historii, co parę lat temu w Szczecinie, jakiś, że raz się zgodziłeś. Nie, wiesz co, powiem ci tak, tak, ale to nawet nie chcę opowiadać tego. Generalnie chodzi mi o to, że no nie chcę gadać z przypadkową osobą, która ma mi do powiedzenia tylko to, że lubi mój kanał i ten. No widzisz, ale ja byłem przypadkową osobą, a jakoś się rozmawia, gadka klei, co nie? No dobrze, ale robicie ciekawą rzecz i jest podstawa, jeżeli ktoś robi coś, no co tak. mnie interesuje, albo też, słuchajcie, to nie jest ten, mi na was pomysł dał Piotrek, ale on mi mówi różne pomysły i ja mu mówię tak, nie, to mnie w ogóle nie interesuje, albo mówi, to jest znana osoba. Ja mówię, słuchaj, wiesz co, dla mnie to jest na tyle zły człowiek, że nie chcę z nim rozmawiać. Już po prostu jest jakaś granica i ja jej nie chcę przekraczać. Polityk z PiS-u? Na przykład, albo jakiś tam ktoś inny. Akurat z PiS-u bym rozmawiał, nie rozmawiałbym z SLD raczej, z nikim. Chyba, że ktoś kiedyś dawno był w SLD, chciałbym się dowiedzieć, jak mógł w ogóle być w takiej partii. Ale to jest jakby już taka moja faza dorosła. Też znam twoją opinię o Kwaśniewskim i o TV z panem PiS-u. Znaczy, to jest o każdym, kto był wysokiej rangi politykiem. Po zmianie ustroju. Przed. Znaczy przed. No przed i po. Właśnie, że przed i potem przemarzowił się. No. Nie, no chodzi mi o ludzi, którzy byli w systemie totalitarnym wysokiej rangi urzędnikami. To są ludzie, z którymi ja nie chcę mieć nic do czynienia. No to raczej chodziło o czyste dojście do władzy po prostu. Nie zrozumiałem. Znaczy, wszyscy się tak pijali, mi się wydaje, kiedyś,
nieważne, nie patrzyli na poglądy, tylko chcieli być uwadze. Tak, ale to jest zawsze, tylko chodzi o co innego. Chodzi o to, że wtedy Polska była okupowana przez Związek Radziecki, więc oni nie robili tego nawet dla własnego zysku czy własnej chęci władzy, tylko robili to dla wrogiego okupanta. To się nazywa zdrada. A zdrada to jest coś, czego po prostu raczej nie chcę tolerować. To jest w tym dla mnie kwintesencja zła. Ale jakby nie wbijajmy się w to, bo to jakby gadka dla 30-paro-40-latków, kurde. Chciałem się zapytać, jakie teraz filmy, seriale oglądają młodzi ludzie? Może coś odkryjecie zupełnie ciekawego przede mną? Macie coś do polecenia? No, Kuba, możesz zacząć. Ja chciałem powiedzieć, że nie oglądam filmów i seriali praktycznie. Z tego powodu, że nie mam czasu, bo się zajmuję stroną, jak ktoś pytał, no. Tak, właśnie, nie, ale po prostu biznesmeni, bardzo dobrze, no. Nie będziesz się bogaci niedługo. Nie oglądam seriali i filmów z tego powodu. No właśnie z tego powodu. Ale oglądam bardzo dużo YouTube'a i się wkręciłem po prostu w świat YouTube'a. Tam oglądam różne podcasty itp., więc sobie polecam, kogo ostatnio odkryłem na YouTubie. Luigi, dawaj kogoś. Polecenie na YouTubie. Na YouTubie? Wiesz co, ja w ogóle z takich moich topka kanałów na YouTubie, no to teraz jestem fanem z tego, na przykład, no to kanał na YouTubie, ten Bartosz właśnie od szachów, to jest uważam, tak. mega spoko ma content. Jeszcze... A on ma, oprócz Twitcha ma Ma kanał z YouTube tak? Z szatami, tak, jak jest super montowany, tak trochę jakiś jak Ksajo robił. Nie mam tego pojęcia, kto to jest. No nieważne, widzę, że to widzieli. No, co mówiłeś? Ja jeszcze chciałem powiedzieć Rewo, czyli najlepszego komentatora na YouTubie ostatnio. O, to wiesz, a co on komentuje? Po prostu komentuje wszystkie dramy. O Jezus Maria, ale nie to itd., ale wyróżnia się tym, że on chyba jako jedyny tego typu YouTuber ostatnio przykłada się po prostu do tych filmów i pomyśli, zanim coś wstawi. Taki Gargamel, coś takiego trochę? No, ale bardziej takie krótsze filmiki. A. To jest rzecz, której nienawidzę. Kanadrymowy? Nie, no po prostu gadanie o tych, kurwa, totalnie nieważnych rzeczach, jak to, że jakiś głupek gada jakieś głupoty i przywiązywanie do tego uwagi, a co najlepsze by było, jeżeli to jest coś, czym dana osoba pogardza i to, i że tak powiem, uważa to za negatywne, to najlepszą sytuacją, jaką by była, to nie poświęcić temu żadnej uwagi. A oni poświęcają dalej temu uwagę, więc to robi się jeszcze większe. I kłóci się jakiś tam, nie wiem, Boże, Kruszwil z swoim byłym kamerzystą i ludzie, ja się wstydzę, że ja wiem w ogóle, że takie coś miało miejsce, a po prostu sęk, żeby to ktoś komentował, ja wiem, że ludzie na tym zbijają, ten jest dla mnie po prostu czymś strasznym. Znaczy teraz internet doszedł do takiego momentu, że ludzie i tak zapomną po tygodniu, dwóch, a kontent, no sytuacja z NATSU ostatnio troszkę w sumie. Z czym? Z NATSU. Aha, nie mam bladego pojęcia. Taka największa idolka wśród dzieci. No może nie największa. Z Teamu X. Czy no w sumie, no, nie wydaje ci się, że jest takim bardzo... Nie, mówcie mi, ja... Nie, no tak, z Teamu X takie... Wiem już, kim jest Freeze, to jest naprawdę dużo. A, no dobra, to Freeze jest największym idolką, ale mówię... Nie, Versus jest największą idolką, natomiast ona, wiesz co, no ma bardzo duże, że ten taki jest dużym projektem stoi. Influencerka, kanał na YouTube, content dla dzieci. Ale, aha. Wiesz, challenge, jakieś takie rzeczy. Nie lepiej za tych ludzi, no. I ostatnio się okazało, że 4 lata temu występowała na kamerkach. I odgrzebali jej filmiki i jakoś 2 tygodnie temu trochę zapomnieli wszyscy. No nie, to wiadomo, ale to tak jest ze wszystkim. W polityce jak ktoś ukradnie, nie wiem, 10 miliardów, to też za 2 tygodnie nikt o tym nie pamięta. Dokładnie. Właściwie o tak błahej rzeczy nikt nie pamięta już na drugi dzień. No tak. Bo przecież to tylko 10 miliardów, także nieważne. Znaczy kiedyś w internecie było inaczej. Jednemu gościowi się zepsuł komputer, to postanowi zrobić wrzutkę, żeby móc nagrywać filmy dla swoich. Tak, i potem jakieś tam było z takiego, że taka Bany Q obroniła go i potem, wiesz, była wielka, wiem, zrzesza youtuberów, atak na nią, a to jest śmieszne, już tam z jakichś tam refinków korzystali, a to też jest jakiś tam ten, no w ogóle kiedyś internet inaczej trochę, troszkę działał, jak były jakieś dramy, to były takie bardziej agresywne. Natomiast, pytałeś w ogóle o te seriale wszystkie. No. Wiesz co, wydaje mi się, że teraz młodzi ludzie dużo oglądają takich serialów, takich, wiesz co, takich sezonówek, teen drama,
z jakichś takich Netflixa, który już robisz, robisz i ten, to ma dużą popularność. Dobra, czyli przełożenie tego, co się dzieje na YouTubie w po prostu serial, tak? Nie, no co nie ty, no takie jak film, dramy, film no. Drama, no to... A nie jest film drama, to jest to? No, taki... zakładam, że to, co, co jest nazywane dramą, czyli po prostu dramatem... Nie, to nie ma nic wspólnego z dramą. Nie, no, no. Drama i YouTube, to jak masz kącik dwóch youtuberów, a teen no, drama, ja wiem, no. No to jest serial taki o problemach nastolatek, serii, no wiesz, nie wiem, Ginny and Georgia ostatnio... No, to jest dla mnie w moim pojęciu dokładnie to samo. Jakieś nieważne rzeczy i ich nieważne problemy, które urastają do tego czegoś niby ważnego. Tak, nie ma tam, że mama jest śmiertelnie chora i to jest prawdziwy dramat, tylko bo Kasia powiedziała, że coś tam, a ja tam, że tamto, a śmam to i siam to, a Tomek ma niemodne spodnie. Tak dobrze mówię, czy mylę się? W każdym sensie tak. No właśnie, no to jest to samo, co właśnie te tak dramaty tych youtuberów. No to jest jakiś idiotyzm. No. No. Ale na przykład jeszcze fajny serial, ostatnio oglądałem Lost, choć go nie dokończyłem, ale bardzo, bardzo fajnie. A w ogóle moim ulubionym... Strasznie stary już, no tak, nie? Tak, a w ogóle ciekawostka jest takim moim ulubionym w ogóle serialem, który jest. Generalnie nie lubię, tak średnio jakoś tak mnie, przynajmniej tak, które powinni, to jest mój ulubiony serial, to jest Code Geass, to jest właśnie anime, ale to uważam, że po prostu fabuła jest tak genialna, że co to takiego? Jest Code Geass. Słuchaj, nie mogę ci to tak polecić, to jest po prostu moim zdaniem, no najlepszy w ogóle... Ale to jest animowany? Tak, to jest anime, wiesz, te japońskie animacje. A, dobra, natomiast takie... fabuła, tak, no. Ale fabuła to jest po prostu taki moim zdaniem majstersztyk, to jest tak zawiłe, skomplikowane i mocne, że po prostu, wiesz, to jest po prostu, wiesz, taka w ogóle taktyczne, w ogóle jakieś takie rozważania. Mega mocny to jest. A lubicie na przykład takie klimaty jak różne bajki dla dorosłych? Czyli chodzi mi o Family Guy. Mi kompletnie nie siedzi na przykład. Uważam, że niektóre odcinki South Parka bardzo spoko. No ale Family Guy też. Family Guy jest dla mnie genialny. Tak, zdecydowanie. A South Park, kurczę, gdzieś w którymś momencie porzuciłem to, jakieś nudne się to dla mnie zrobiło, ale mają niektóre odcinki niesamowite o Britney, o tej, o Boże, Paris Hilton na przykład, to jest po prostu mistrzostwo. A oglądaliście może bardziej takie dokumentarne filmy, typ seriale nawet? Typu Czarnobyl na HBO Go? Tak, widziałem. Ale to mówisz o dokumentalnym, czy bo jest też fabularny? Podobno bardzo dobry, ale ja nie widziałem. Fabularny, no, fabularny tak, to jest tak, dokumentalny, tak. O dokumentalny, tak. A chodziło o popularność, no. Aha, no. Ale on jest na faktach, więc w sumie dokumentalny. Chociaż przekor... Tak, ja trochę tak, ale mocno. Bardzo, bardzo fajnie. Ja słyszałem, że Czarnobyl jest bardzo dobry. A widziałeś na przykład Queen Gambit? Jak? Queen Gambit, tak. Fajne, co nie? Spoko, luźne, ale jakoś tak wyszło, że nawet końcówki mi się nie chciało obejrzeć. Jakby same szachy mnie w ogóle bardzo interesują, tak, pomijając tak, fakt, że nie umiem grać w szachy, to znaczy znam zasady, ale jestem w tym beznadziejny. Może dlatego podziwiam rzeczy, w których po prostu ja sobie totalnie nie radzę, a wydaje mi się to bardzo ciekawe. I jeszcze ten cały taki przelot jak gdzieś tam w jakiś... A, bo teraz też był taki, to ja pomyliłem, jeszcze był taki film starszy, dużo o tym, jak dzieciak gra w tych, w parku z tam, no z ludźmi po prostu w Nowym Jorku, w środku w parku i on potem wygrywa, a potem idzie już zawody i tak dalej, oni mu nie pozwalają w tym parku grać, ciekawe no. Kumam. Fajnie, fajnie. O, jeśli na przykład ten, taki film Gra Davida Finchera, nie wiem czy oglądałeś. No to wiadomo, super ale film, bardzo z tym, z Michaelem Douglasem? Stary film, tak? Tak, stary film, tak? No to tak, właśnie wiesz, ten centrum rozrywki społecznej tak, i tam tak, właśnie tak, że go się tak, grali. Tak. No to też właśnie fajny film taki, na Netflixie właśnie był, ja sobie siedlił mi się to. To jest klasyk, no. To wiadomo. Chłopaki, gdzie wam mam was wrzucić? Tutaj w sumie no, może. Tak? No dobra, słuchajcie, będziemy kończyć powoli rozmowę, potkniemy ją najwyżej trochę, więc zrobicie coś takiego. Napiszecie do tego, do Piotra, on wam wyśle cały ten materiał, a wy mu napiszecie momenty, które wam się nie podobają, to po prostu wytnie, okej? Okay. Okay? Tak, to jest po prostu ten jeden, po prostu ten od tego momentu... No dobrze, ale na przykład, nie wiem, możliwe, że tą gadkę będziecie chcieli teraz wyciąć, więc też ją wytniecie. Wiesz, jeszcze w sumie jakby ten, jak możemy jakoś tam, jeszcze raz, jak już tniemy ten fragment teraz ten,
To jeszcze w sumie jest taki, chciałem parę osób pozdrowić i ten, jakbym mógł. No dobra, proszę Państwa, to byli młodzi ludzie, którzy tworzą matematykę związaną, robią statystyki związane z rapem, ale już niedługo w ogóle z całym światem, niedługo projekt w ogóle zatoczy koło przez cały świat, również oczywiście Chiny są najbliższym rynkiem, wiadomo, miliard scena niemiecka ludzi, scena niemiecka, także no po prostu poznaliście przyszłych milionerów, tak mi się wydaje. Kuba i Luigi, i wiem, że panowie jeszcze chcieli pozdrowić kogoś na koniec, więc słucham. Ja chciałem pozdrowić grupę influencerzy muzyki Familia 2.0, dodatkowo grupę na Facebooku Jak jest w hotelu Mafia sekcja SBM oraz mojego kolegę Grzesia z Radomia. Ja bym chciał pozdrowić wszystkich z obliczeń i analiz, żebyśmy dalej działali w końcu, i pozdrawiam jeszcze Patrycję, Olę, Wiktorię, drugą Wiktorię i mojego brata Jasia. Ja pozdrawiam Elona Muska, ale pewnie nie będzie tego oglądał. Gdybyś to oglądał, chcę być twoim błaznem, żebyś sprawił, żebym żył wiecznie. Pójdziesz do testów jako pierwszy. Nie, ja chcę, że wszyscy będą przetestowani. I to będzie działać wtedy. Tak, ale wtedy może nie być za darmo. No nie, dlatego właśnie chcę, żeby pan Elon Musk mi to zafundował. Dobra. On będzie na pewno to miał jako jeden z pierwszych. Wyślesz mu paczkę 100 Pro i jeszcze paprykarza Leszczyńskiego. A, właśnie. A propos paczek, ja mam dla was prezenty. Czekajcie chwilę jeszcze. Nie wiem, zajmijcie klientów tych internautów czymś. Dobra, no to Luigi, chyba sobie zrobimy jeszcze reklamę na koniec. No ja chciałem polecić tutaj nasz fanpage Obliczenia i analizy w rapie oraz naszego Instagrama rapowy Podłoga Matematyk. Niedługo też startujemy na TikToku. Co ja mogę powiedzieć? No tutaj Wini wyszedł, bierze nam paczki. W ogóle zawsze moim marzeniem było... Ja też się mega cieszę. Naprawdę jest mi mega miło. Pół roku temu na pewno nie myśleliśmy o tym, co się właśnie zdarzyło. Mordę, ja miesiąc temu bym to nie uwierzył. To jest... No, on szczególnie... No nie, jest po prostu nam mega miło, że no kurde, z Winim sobie tu rozmawiamy na Luigi. Kurde, to jest mega grube. Jesteśmy mega zajęty projektem. Co by powiedzieć? Ty, albo wiesz, to jest chyba pierwszy raz w takich rozmowach, że to my zostajemy, a nie... Ten bo przecież jest tak, że to Wini zostaje i to Wini gada jakiś żart, a to pierwsze jest tak, że to goście zostają w samochodzie w tym czasie. Nieźle. Właśnie, udało się wszystko. Proszę bardzo. To moja płytka. Dziękuję bardzo. Ty możesz słuchać, jak skończysz 18. Dobra. Także dopiero za chwilę. I macie shaker od 100% z t-shirtem w środku. Dziękuję bardzo. O kurde, ale super. Proszę bardzo. No dobra, proszę Państwa, to był Wasz prowadzący Wini. Dziękuję wszystkim ślicznie. ESO!